znają tą historię, że jak na początku znalazłem mojego mobilnika nad Wisłą w zimie, to była skorupa Łodzi, która w tej chwili znajduje się ta praca w Grząsztyk i Łodzi. Ta skorupa została pocięta przeze mnie i zdestruowana i rekonstruowana w przestrzeniach muzealnych, czy tam w różnych miejscach, które, ale dopiero później wykonałem jakby miniaturę tej wizji. To jest ten taki a la Brancusi, to jest ten wewnętrzny tego większego. Czyli tu mamy taki powrót w czasie, znaczy dla mnie tu jak zresztą przyjechałem montować, to wszystko było pod śniegiem, więc to ta kaplica to zupełnie było to samo odtworzenie sytuacji, jak ta skorupa Łodzi porzucona nad Wisłą w zimie znaleziona. To modlik, bo ta biel, śnieg, to wszystko. Ale tutaj jeszcze dodatkowa ta archeologia, czyli mamy ten zapis tego młodego człowieka, który pierwszy raz dokonuje odlewu w Woronzie i to, że to było właśnie w Worońsku. I tu tak jakby ta pętla czasu się domyka właśnie, czyli mamy tego pierwszego mobilnika wewnętrz już większej skali, bo to jest skorupa z kolei w większej skali wyprodukowany, powiększona, ten mały mobilnik ma już trzy wymiary kolejne i zupełnie inną skalę, a tu są te w miniaturze te mobilniki, trzy jakby tak jest dla zrównoważenia tego, tutaj ta czarna maska, to się nazywają maski te wyszące, sekcja, mobilnik sekcja i mobilnik powierzchnia całkowita. Czyli takie trzy typy mobilników, które ja przez lata, którymi w różny sposób jakby przekształcałem, jest tutaj jakby zapis czasu, bo to jest już 25 lat. Bo to jest 86-87 i ten żmudny proces, czyli pierwotna inspiracja, transformacja. To można zobaczyć teraz w galerii w Warszawie. Galeria, tak? A tak tam jest przywiozłem 30 parę frazes właśnie z tego cyklu. A że czy to jest jakby aneks, ale tak dość szczególny, bo miejsce jest ważne, tutaj kontekst miejsca. I dlatego też no, sam kontekst rzeźba jednak pracuje w kontekście ważne i zrobić. Stąd te przywołanie od Konrada, wielokrotność. Tak to, proszę Państwa, autorię, jakim czułem, zdominuje wystąpienie, ale to jest najcenniejsza taka wersja autorska. Tak rzeczywiście, jak artysta wspomina, ta wystawa w galerii Atak jest warta rekomendacji, bo tam w dużym stopniu, w dużej rozciągłości czasowej i formalnej można właśnie ten cały proces tej transformacji mobilnika oglądać. My również musimy, bo mamy taką nadzieję, że ten nawet nie cykl, tylko proces prac, to jest taka never ending story, to będzie się rozciągało w czasie, bo to tak jak mówię, to jest i rodzaj fascynacji, ale też pewnej obsesji. Warto może po plastycznej rzeźby. Właśnie. Bo warto również o tym pamiętać, że Krzysztof Wybrański płaci za sukcesora koncepcji formy otwartej Oskara Hansena w pewnym sensie. Jest uczniem profesora Jerzego Januszkiewicza, skończył Warszawską Akademię, ale ta idea formy otwartej i formy otwartej ku formie zamkniętej. Formie zamkniętej nieustannie go, że tak powiem, fascynuje i daje dowody temu poprzez swoje prace. My szczycimy się tym, że mamy kilka ważnych prac autora. I jako własność i depozyta. I to są takie prace właśnie ikoniczne, jak chociażby Sfinks, który jest w naszej kolekcji. Wydaliśmy monografię Krzysztofa Wybrańskiego Pióra Maryi Sitkowskiej. Współpracujemy też z nieobecnym znawcą, przyjacielem i komentatorem tej twórczości, panem profesorem Waldemarem Baraniewskim, który najpełniej by Państwu całą tą epopeję opowiedział, ale naprawdę nic nie dorówna bezpośredniemu kontaktowi z artystą, który potrafi bardzo ekspresyjnie, sugestywnie, przekonywująco opowiadać o tym procesie, który no, znam opinię rzeźbiarzy, to tych powiedzmy z nurtu klasycznego, którzy doceniają to właśnie jako wielkie wyzwanie, którego końca nie widać i myślę, że będziemy, tak jak mówię, obserwatorami tego procesu. Dziękuję Krzysztofowi.
Yeah!